Historia, tu mamy rzeczywistość Kasim kontra Nedi. Tak więc w prawym dolnym rogu zielony zerg Kasim. Zaś w lewym górnym rogu czerwony zerg Nedi. Ech, Zizi. Tak na razie tutaj idzie standardowo po obu stronach. Mm-hmm. Chłopaki nie grają 14-14. Więc i to jest to może chyba być... dobre tak naprawdę. No tak, tutaj z pewnością chłopaki mogą pomóc, że tak powiem, w rozwoju rozgrywki sobie nawzajem. Pomoże w finale. Może no zobaczymy. Pomoże. Bo Śląsk też mocny jest. Tak. Mamy tutaj drobny, że tak powiem, switch budynkowy, mianowicie ekspansję ze Sparring Spoola, ale to zaraz się pewnie wyrówna, bo tutaj Kasim z pewnością zaraz dorzuci ekspansję i a Nedi dorzuci Sparring Spoola do obrony, znaczy do produkcji robotnic, znaczy zerglingu, przepraszam. Nie, Exator przed. Nawet. Także tutaj, no ciekawie będzie to wyglądać. Będzie tutaj raczej defensywnie grał. No zobaczymy, ale również już praktycznie mamy mirror buildy, więc produkcje, paski wyglądają praktycznie identycznie z drobnymi różnicami potencjału, jeśli chodzi o czas produkcyjny. No zobaczymy tutaj co tutaj Nelly zrobi, bo wydaje mi się, że jest tutaj faworytem tego meczu, więc tutaj może, że tak powiem, zarzucić większą kontrolę nad grą. No ale to jest wciąż z wizji, więc tutaj mały drobny błąd, mały drobny misklik może tutaj zadecydować bardzo dużo. Jedno przytulenie Bailinga i nie masz połowy armii zergów. Tak jest, zerglingów, każdy lubi się przytulać, ale Bailingi na tym najwięcej tracą, znaczy Bailingi, zerglingi na tym najwięcej stracą, niestety. No ale zobaczymy, tutaj chłopaki już jest drobna przewaga limitu dla Kasima, ale to nic nadzwyczajnego z racji, że to jest 6 zerglingów na Queenko oraz 4 zerglingi. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że fajnie by Blizzard zrobił takiego trolla na, że tak powiem, 1 kwietnia, doczepił tabliczkę do Bailingów Hugmi, nie? Free hacks, to by było dobre. No, na pewno byłoby darmowe i na pewno byłoby to przytulasy, ale nie wiem, czy to byłoby takie dobre, niestety. No i mamy pierwsze starcie zerglingów. Nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc. Chociaż tutaj zobaczymy, czy chłopaki pokażą swoje dobre mikro z dobrej strony. No i tutaj Nedi przede wszystkim, wydaje mi się, że wygrywa z racji dobrej możliwości produkcyjnej, bo ma znacznie bliżej tutaj swoje haczerki. No i Kasim produkuje masę zerglingów, zostawia Bailing Nest, a Nedi zaczął robić drony. I oraz Bailing Nest, więc tutaj może się wybronić w jakiś sposób, ale już będzie miał przewagę ekonomiczną, a to jest bardzo, bardzo istotne z dywizji. Okej, no tutaj widzimy właśnie Nedi dociera do jego przeciwnika bazy. Troszkę nie ogarnął tych swoich zerglingów i to jest ogromna strata, ponieważ to są dwa Bailingi, które mogłyby istnieć, ale niestety nie... Kolejne zostało tak naprawdę wysłane, zostało na rzeź, bo nawet nie zdąży tak naprawdę, nie powinien zdążyć, chociaż nie, zdąży to zobaczyć. No, zobaczymy, czy w menu jeszcze jako tako ogarnie to. No na pewno tutaj wystartuje. Zakończył się speed tak naprawdę i to tak. Da troszkę możliwości, może na ucieczki. Oj. No właśnie, tutaj Quicka prawie miała go na strzała, no ale... A jednak, nie ogarnął. Znaczy, wydaje mi się, że najistotniejsze, co wyłapał, to że Nedi zagrał ekspansję oraz to, że Kasim widział ekspansję, że ją Nedi gra oraz Nedi widział również Bailiness, więc musi na to uważać. No ale on też ma swoją kontrolę na pewno na dobrym poziomie w racji ilości gier rozegranych, więc tutaj Bailingi od dołu tak naprawdę, drobna flanka właśnie, ale na szczęście nie dał się na to Kasim za bardzo, chociaż mam już dwa Bailingi, które mogą być dość dobrze podzielone. No właśnie, tutaj ładnie Nedi ogarnął, nie chce na pewno tracić jakichś takich rzeczy. No dwa Zerglingi to jest oczywiście żadna wymiana, no ale wciąż jest to kupywanie czasu, tutaj ilości robotnic są bardzo istotne w tym momencie. Mają chłopaki porówno, to pomimo tego, że Kasim zaczął produkować kolejnych 5. No i właśnie ma drobną przewagę, no i zobaczymy, bo tutaj jest Roach Warren od Kasima, ale to może być zdecydowanie za wcześnie tak naprawdę dla Roach Warren. No, pytanie, czy uda się tak naprawdę te Bailingi zniszczyć, chociaż... Connecting people? No właśnie, tutaj mogą dwa przeżyć, to jest bardzo istotne, nawet trzy udało się. O, u góry ogromne wybuchy, tutaj ogromniejsze wręcz. Wszystkie zerglingi nad jego giną, to jest bardzo ogromna strata. A parę tutaj robotnic może zginąć niefortunną stratą. No właśnie. 4 robotnice, no powiedzmy 5 robotnic całkiem spoko, ale ten atak mógł być o wiele groźniejszy, gdyby nie to właśnie połączenie Kashima Bane'ów z zerlingami Nediego. No i kontra. Leci kontra ze strony zielonego zerga. No musi być tutaj kontra z racji tego, że Nedi ma znacznie więcej robotnic, bo aż 11 więcej, w sumie już 9, więc to jest bardzo istotne.
No i tutaj jest kontratak, właśnie jak wspomniałeś, na tą trzecią bazę. No i Nedi, że tak powiem, forsuje swojego przeciwnika swoimi zerglingami. No ale nic z tego nie będzie, ponieważ tutaj ma troszeczkę zerglingów na swojej głowie, jeśli chodzi o trzecią bazę. Jest oczywiście Bailing od strony Kashima, zobaczymy jaki będzie connecting. No tutaj będzie bardzo kiepski, szczerze mówiąc, najgorszy jaki możliwy jest. Czyli na jednego zerglinga i nic więcej. No ale wciąż zabiję chłopaki chujnówkę, żyją. Tak naprawdę. No właśnie, tutaj ta chujnówka jakoś tam dużo kupiła czasu. No i Nedi ma przewagę limitów, ma przewagę ekonomii. Również jest na ofensywnej stronie swojego stylu, ponieważ tutaj dopiero są robione bailingi. Nie widać, żeby miał tutaj jakąś specjalną przewagę Nedi. No i to dopiero teraz tak naprawdę kolejne zerglingi dobiegają. A tutaj ładnie naprawdę obydwu graczy kontroluje swoje bazy, swoje taki ogromny tutaj connecting people, jeśli chodzi o zerglingi oraz drony, chociaż kolejny może być bardzo mocny, dokładnie tak. No tutaj niestety chłopaki Kashim tutaj się naprawdę nie popisał z tymi ostatnimi bailingami. Parę było bardzo, bardzo dobrych, ale tutaj Queenka może być wysnajpowana i to bardzo ładnie tutaj podzieli swoje zerglingi mające na celu zabicie i Queenki oraz roboty. Tutaj kolejna wygrana, że tak powiem, jeśli chodzi o bitwę. No to ma będzie tak naprawdę GG time, bo no tutaj no właśnie, bo tutaj nie ma... No właśnie, tutaj Kashim... Zerglingi, no troszeczkę stać zadane. No kolejne 4 drony zostały ucięte, no tak naprawdę mamy 48 dron do 29. No to nie jest zbytnio dobra, ciekawa sytuacja dla zielonego zerga. Te kolejne warzy zostały wyłapane, no ale mimo wszystko... Nope. No właśnie, tutaj twardo stoi na ziemi jeszcze Kashim, pomimo braku dobrej ekonomii. No może tutaj jeszcze troszeczkę powalczyć. Jest Queenka wysnajpowana. O, ładny connecting. Nawet Queenka żyje, ona ma jeden hub, ale została niestety ściągnięta. No dużo krwi tutaj się polało, jeśli chodzi o tą Queenkę. No i zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj Kashim coś ogarnąć, ponieważ już 12 row czy 13 jest w produkcji od strony Nediego. No nie ma za dużo zerglingów tak naprawdę w ofensywie Kashim, więc musi spokojnie tutaj tak naprawdę podjąć decyzję na temat snajpowania i kostek. Zniszczony, kolejna Queenka również będzie raczej zniszczona, Overlord powinien przeżyć. Roachy dopiero teraz dobiegają, ale no wszystko zależy od tego, jak uda się otoczyć właśnie te Roachy i od connectingów Bane'ów. No. Lekka kontra będzie, zacząć, czy się uda coś ugrać. Trzy drony zostały jak na razie zniszczone, no i mamy wycofanie, no. A tak poza zniszczeniem Queenówki, kilku Roachy i trzech dronów, no nie można powiedzieć, że był to idealny atak. No właśnie, tutaj zdecydowanie utrzymał się na pozycji Nedi dzięki temu swojemu switchowi. No i oczywiście widzimy kontratak, więc Nedi zwycięża to starcie, bardzo tak naprawdę konkretnie. Parę Bailing Connectów było, ale to wydaje mi się jest tak naprawdę kluczem tej rozgrywki. No tak, dokładnie, to też za mało czasami, więc tutaj spokojnie chłopaki pokazali, na co ich stać i naprawdę wygląda to wystarczająco dobrze, według mnie. No właśnie, także mamy kolejny meczyk. To jest oczywiście już Best of 3. Więc chłopaki tutaj będą zakładać już mapkę, a admini nad tym nie mają, że tak powiem, siły. Tutaj już chłopaki muszą się ogarnąć w jakiś sposób. No i zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj ogarnąć to Kashim, powrócić z tymi swoimi dwoma zwycięzcami, ze swoimi zdobytymi punktami. Tutaj Gremory się mnie pytał, czy chcemy ZP, ale no już jesteśmy przed meczem, to tak skakać nie ma sensu. Tak, no, na drugim. Nie powinno się, no zobaczymy. Na pewno tutaj... Gdyby to był turniej typu, nie wiem, może nie Psa Liga, tak, ale gdzie się z International skacze na Polaków, to wtedy jeszcze można by było powiedzieć, ale no... No tutaj co... niestety wszyscy, znaczy niestety, stety wszyscy są stety, Polakami. Niestety. Stety, niestety. No ładnie, ładnie to wygląda. Z wizji będziemy mieli za sekundkę. No, także czekamy. O właśnie, tutaj mamy już zaproszonko. Nie wiem, czy ty dostałeś, ale... Dostałem od niego. Ty to jednak widzisz. Te sławy, te fejmy. Te fejmy, właśnie. Okej, więc chłopaki są gotowi. No i lecimy. Druga mapa będzie to Overgrowth. Divizji. Ach, ten twój portrecik z Pro Ligi. Ach, ostatnio, kurczę, miałem taki fajny meczek też na rankingowy. Gościu zaczął pisać, że RIP, że coś tam, że fajny awatar i w ogóle nie, tak, no widzisz, synu, usiądź, opowiem ci piękną historię. Genezę mojego portreciku. Tak jest, tak jest.
No, no ale zobaczymy tutaj. Chłopaki mają Zerglinga oraz... nie pamiętam jak ona miała na, ta się nazywała, ale to jest pani reporter z Wings of Liberty. Kate Roswell czy jakoś tak? Roswell? O właśnie, Rosemary. Rosemary, tak. No ale dobra, mamy kolejną mapę, Overgrowth. Znowu z Easy, Neddy kontra Kashim. Tak więc, w prawym górnym rogu, czerwony zerg, Neddy. Zwycięzca poprzedniej gry po ładnym z Easy. Zaś w lewym dolnym rogu, no, walczący o przetrwanie, zielony zerg, Kashim. No, tutaj... Na razie chłopaki dronują ostro. No ostro, jak tylko mogą. Wszystkie larwy zamieniają się na robotnice. No i to jest... Hatch first? No właśnie, tutaj ze strony Kashima jak najbardziej to widzimy. No i tak naprawdę od Nediego również jest tutaj bardzo, bardzo podobny build order. Zobaczymy w jakiś... kiedy się, że tak powiem, rozwinie, bo tutaj może być za sekundkę właśnie szybszy ekstraktor albo szybszy spawning spool. Z tej strony mamy, jeśli chodzi o Kashima, szybszy jest ekstraktor, znacznie szybszy. No i jestem ciekaw właśnie, czy tutaj będzie jakieś agresywne podejście do sprawy, czy po prostu się boi się 14-14 z racji, że Neddy ma przewagę tak naprawdę jednego punktu w meczu, więc może zaryzykować jakimś olinkiem. No ale tutaj widzimy my przynajmniej, że to jest spokojny tutaj opening. No i Neddy ma tą jedną robotnicę więcej, tak mi się wydaje, chociaż niekoniecznie. Kashim wydobywa szybciej gaz po prostu. Tak samo, po 18 robotnic, więc jak powiedziałeś, Kashim szybciej gaz zaczął wydobywać. Na razie mamy totalny standard, tak, same drony, overlordy, żeby nie było supply bloków. W sumie tak naprawdę zastanawiam, raczej nie zastanawiam. Z tego co kojarzę, gry Nediego, jak jeszcze był tam program, że tak powiem, mentorski i tak dalej, to Neddy nie grał zbyt agresywnie, nie chillował tak aż bardzo. No nie, on jest właśnie takim graczem bardzo takim spokojnym, że tak powiem. Usytuuje się raczej w grze takim mid-game'ach i tak dalej, bo ma bardzo, bardzo dobry, bardzo dobre makro, więc tutaj musi utrzymać się po prostu w mid-game'ie. No zawsze był takim graczem, takim stałym, że tak powiem, można powiedzieć, takim bez agresji większej, ale oczywiście zna parę dobrych buildów. Stałem w uczuciach, tak? No, dokładnie. Utrzymuje się w swoich uczuciach do przeciwnika. No tutaj mamy cztery lingi, tutaj mamy szybki bailing Ness od Kashima, ale nie sądzę, żeby to był jakiś agresywny bailing. Trzecia baza posunięta Nediego. Właśnie, no właśnie, i trzecia szybka baza. No Neddy tutaj nie czeka na nic, na jakieś oznaki swojego przeciwnika, po prostu gra swoje, najewidentnie. No oj, czy uda się zablokować ekspansję ze strony Kashima? No nie udało się, nawet nie, jeśli by chciał kancelować, to też by się nie udało, tutaj mam 6 zerglingów na 4, więc... To byłaby znacznie głupsza strata tak naprawdę dla Nediego. No nie chcę stracić takich jednostek, które są dość istotne na początku. Ta control mapa oczywiście bardzo istotna jest dzięki zerglingom, więc tutaj nie można na takie rzeczy sobie pozwolić. No ody tutaj split odciągnął większość zerglingów, w bazie w sumie nie miał nic do obrony. Chociaż już robi 20 zerglingów, więc to może być naprawdę bardzo, bardzo agresywne. No teraz może tak naprawdę próbować nawet i skancelować tą trzecią bazę, bądź może nawet zniszczyć, jak na razie mamy Bainic Nest, no powiedzmy w zalążkach do Walla, no ale również Kashim tutaj nie idzie na łatwiznę, idzie próbować troszeczkę pogryźć tą, podrapać tą ekspansję, no i teraz tak naprawdę, no, gonitwa. No właśnie, tutaj ewidentnie, o właśnie na to czekałem. Było bolesne. Byłem ciekaw, czy to ogarnie tutaj Neddy, no i się udało. Ładny traf. Ładny. No i tutaj ma ogromną teraz przewagę Neddy. Kashim może to natychmiastowo przegrać. Nie ma za dużo larw, niestety. Wszystkie oczywiście wydał na zerglingi, ale to może być to troszeczkę za mało. Ma jakieś tam bailingi w produkcji, no ale to może być wciąż za mało. No tutaj prawie, bardzo ciepło było, to było wyglądało. No 2 na 2, więc nie tak źle. Tutaj będzie oczywiście próba nawet ze zniszczenia tej, zagrożenia tej queenu, co może być zawsze całkiem spoko pomysłem. Czyli będzie ładny connecting. No tutaj w robocie może zginąć mnóstwo. Właśnie, tutaj dużo robotnic zginęło, no niestety oczywiście Kashim ma ogromne straty, jest jeszcze w stanie się wybronić, ale tutaj Neddy znowu znaczy tak powiem, przegania swojego przeciwnika ekonomicznie, no i mało tego, ma kolejne 12 zerglingów w drodze oraz Roach Warren, więc tutaj naprawdę może spokojnie się utrzymać w mojej opinii. Chociaż trzecia baza... No właśnie, ma niby tą trzecią bazę, ona może być kancelowana, więc no, może kancelowana jest.
Zjedzona właśnie. Jest, no, wszystko zależy, czy będzie jakiś ładny connecting ze strony Nediego, jeżeli chodzi o Bane. Tutaj kancelowano oczywiście został Bane. No, ta trzecia baza jest no, niemalcho, że tak powiem, w problemach. No właśnie, ten Roacher, te dwa Roacher troszeczkę odstraszyły, kupiły czasu w zagryzaniu właśnie tej trzeciej ekspansji. No tak naprawdę się sytuacja stabilizuje, chociaż próba po raz kolejny wybiegnięcia. No właśnie, tutaj Quinka może być wysnajpowana, tutaj Zedlingi są bardzo szybko otoczona Quinka, no i powinna tutaj po Zedlingów uciekać, dokładnie tak też to robił Quinka, niestety przeżyła, ale najistotniejsze jest to, że nie stracił ani jednego Zedlinga Kashim, wydaje mi się, że to jest jednak zwycięstwo. Nedima supply blocka, to jest naprawdę bardzo niedobre, no i mamy runbuy ze strony Nediego, bardzo dobra decyzja, parę robocic tutaj zginie, to nie jest komfortowo, mało tego, bardzo ogromna ilość robocic zginie. No i GG Kashim oddaje grę, widzisz tutaj przewagę swojego przeciwnika w każdym możliwym aspekcie rozgrywki, więc tutaj Nedi przechodzi.